Po 4 miesiącach przed Sądem Okręgowym w Sieradzu zakończył się proces Cypriana O., oskarżonego o porwanie żony, z którą był w separacji. 33-letnia Ewelina O. odeszła od męża, który znęcał się nad nią. Wtedy zaczął się jej dramat. Mężczyzna chciał, żeby do niego wróciła. Dzwonił, straszył. Kiedy to nie odniosło skutku, porwał ją. Kobiecie udało się uciec, a porywacz został zatrzymany. Prokuratura postawiła mu 6 zarzutów. Sąd uznał Cypriana O. za winnego znęcania się nad żoną. Uznaje za winnego tego, że od lata 2008 do września 2009 w miejscowości Kliczków Mały, gmina Brzeźnią, znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną Eweliną w ten sposób, że bez powodu wszczynał awantury, w trakcie których używał wobec niej słów wulgarnych, szarpał za odzież, popychał i bił rękoma pod ciele, rzucał w jej kierunku przedmioty. Za ten czyn Cyprian O. został skazany na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd uznał również, że mężczyzna porwał żonę, kiedy w październiku ubiegłego roku, grożąc jej przedmiotem przypominającym pistolet, zmusił, by wsiadła z nim do samochodu. Wbrew jej woli przewiózł ją do wynajętego mieszkania w miejscowości Kalisz, gdzie przetrzymywał do dnia 28 października 2009 roku, pozbawiając ją wolności, w tym również przez zamocowanie do jej nogi specjalnie przygotowanej obroży metalowej, połączonej z łańcuchem przytwierdzonym do ściany. Sąd uznał, że Cyprian O., wykorzystując położenie, w jakim znalazła się jego żona, zmusił ją do współżycia. Z tego względu cały proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami. Sąd wyłączył również jawność uzasadnienia wyroku. Cyprian O. spędzi w więzieniu łącznie 3 lata i 10 miesięcy. Wyrok nie jest prawomocny. Obrońca Cypriana O. podejmie decyzję w sprawie apelacji po konsultacji z klientem. Znaczy, pewne fakty w tej sprawie były niesporne, stąd wyrok skazujący i to powiedzmy, biorąc pod uwagę karę bezwzględną, był oczywisty. Natomiast zakres tej kary, czy rozmiar tej kary, no, zawsze musi być jeszcze przedmiotem spokojnej oceny. Poszkodowana kobieta nie chciała komentować wyroku. Komentarz? Nie.